Nowa karetka trafiła do stacji pogotowia ratunkowego przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach. Oficjalne przekazanie nowego wozu odbyło się 16 grudnia. Przy udziale dyrektora Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, władz powiatu oświęcimskiego, gmin Kęty, Osiek i Polanka Wielka. Braliśmy pod uwagę ilość przejechanych kilometrów i ilość wyjazdów, no i taka decyzja, że w to miejsce ta karetka, biorąc pod uwagę obciążenie pracą w tym momencie. Jest to, no można powiedzieć, chyba od bardzo wielu lat pierwszy raz nowy samochód przekazany tutaj do podstacji, dlatego że najczęściej nie mieliśmy tej liczby samochodów, żeby dać nowy samochód. Zawsze był to samochód, który był wycofywany z Oświęcimia. Wymieniliśmy praktycznie całą flotę, jeżeli chodzi o karetki. Do tej pory sytuacja wyglądała tak, że prosiliśmy gminę o wsparcie, jeśli chodzi o zakup nowych karetek, i tak było w ubiegłym roku. Z racji tej, że no, jedna ze starszych karetek była tutaj w Kętach, a liczba wyjazdów, liczba interwencji w Kętach była bardzo duża, stąd też decyzja o ulokowaniu właśnie tej najnowszej karetki wyposażonej i wydaje się, że najbardziej jakie jest możliwe nowoczesnej akurat w Kętach. Myślę, że zabezpiecza to nie tylko Kęty, ale i też Osiek i Polankę, te miejscowości, które swoim rejonem obsługuje jednostka z Kęt. Choć na parkingu widać dwie karetki, to jednak w Kętach zostanie tylko ta nowa. Starszy wóz trafi bowiem do podstacji w Brzeszczach. Mamy w Oświęcimiu w tej chwili 3 samochody w rezerwie, natomiast ta karetka zostanie przesunięta jako do podstacji w Brzeszczach, dlatego że tam jest najstarszy samochód i tam potrzebujemy, bo to jest karetka z 2012 roku, czyli też nie jest stara karetka. Karetka jest tak samo wyposażona, ponieważ tutaj przepisy szczegółowo określają, również samochód szczegółowo określają, również jest Volkswagen, wygrała firma, również ta, która tutaj nam dostarcza Volkswageny, natomiast wyposażenie jest standardowe, to co wynika z przepisów. Nowa karetka kosztowała 305 tysięcy złotych, z czego 270 tysięcy to dotacja otrzymana od wojewody małopolskiego.